Hej kochani! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić halloweenową girlandę. Zapraszam na filmik! Taka girlanda to świetny dodatek do halloweenowej imprezy, nada klimatu oraz na pewno bardzo spodoba się dzieciom. To co, zaczynamy! Jeśli zrobicie taką girlandę w domu, to koniecznie dajcie nam znać. Nie ukrywam, że fajną zabawą będzie zrobienie jej razem z dzieckiem. Do zrobienia girlandy potrzeba grube włóczki, trzy kolory, druciki kreatywne, nożyczki, sznurek i naklejane oczy. Pierwsza zawieszka to dynia, która jest zawsze główną halloweenową dekoracją. Oto jak ją zrobić. Obkręcam pomarańczową włóczkę wokół palca. Odcinam kawałek drucika kreatywnego i mocuję. To będzie ogonek dyni. Doklejam oczy. Druga zawieszka to duch. Zwijam włóczkę na długość około 25 cm. Ilość zwojów zależy od tego, jaką grubość chcecie uzyskać. Następnie składam na pół i obwiązuję włóczką, tworząc ducha. Doklejam oczy. I gotowe. Trzecią zawieszką jest mega szałowy pająk, który dzieciom na pewno się spodoba. Obwijam i zawiązuję włóczką tak samo, jak zrobiłam to z dynią. Następnie dwa czarne druciki kreatywne obcinam na pół i mocuję do włóczki, tworząc nogi pająka. Potrzeba nam do tego trzech sztuk, aby pająk miał 6 nóg. Końcówki wyginam. Przyklejam oczy i gotowe. Teraz mocuję zawieszki do sznurka i można już wieszać na ścianę, okno czy firankę. I co o tym sądzicie? Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę oraz nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnej dawki inspiracji. Do zobaczenia, buziaki! Pa, pa!